11 lutego wspominamy świętego Benedykta z Anianu, opata. Witiza urodził się w 750 roku w rodzinie wizygockiego możnowładcy w południowej Francji. Wykształcenie zdobył na frankijskim dworze Pepina Małego, dołączył z czasem do grona jego dworzan. Brał udział w italijskiej kampanii Karola Wielkiego w 773 roku. W jej trakcie o mało nie utonął, próbując ratować swego brata. Po powrocie z kampanii opuścił dwór i wstąpił do klasztoru Saint-Seine, przyjmując imię Benedykta. Był gorliwym ascetą, przez 2,5 roku żył tylko o chlebie i wodzie, modlił się całymi nocami, chodził boso, spał na gołej ziemi. Powróciwszy do domu, w 779 roku założył na własnej ziemi niedaleko rzeki Anianę nową fundację. Mnisi wykonywali prace fizyczne, kopiowali manuskrypty, żyli o chlebie i wodzie przez cały rok z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych, kiedy to do posiłku dodawali także mleko lub wino, jeśli otrzymali je jako jałmużnę. Efekty tak surowej reguły były rozczarowujące. Młody opat, przekonany, że reguła świętego Benedykta jest najlepszym fundamentem dla życia mniszego, postanowił wprowadzić ją w swoim opactwie. Od tego momentu zaczęło ono przeżywać rozkwit, stając się modelem i centrum reformy mniszej we Francji, zaprowadzonej przez Ludwika Pobożnego. Jednym z najważniejszych postulatów tej reformy było poddanie wszystkich klasztorów Cesarstwa Franków pod regułę świętego Benedykta. W sporze dogmatycznym, zwanym adopcjonizmem, jego twórcą i przywódcą był Felix Urgel. Głosił on, że Jezus nie był naturalnym, a jedynie adoptowanym synem Boga. Benedykt stanął po stronie ortodoksji, pisząc w tej sprawie listy i występując na synodzie we Frankfurcie w 794 roku. Benedykt z Anianu brał też udział w synodach w Aachen w 816 i 817 roku, które wydały dekrety nakazujące powrót do surowszej dyscypliny mniszej. Benedykt aktywnie włączył się we wprowadzanie tych dekretów w życie, reformując liczne klasztory. Aby mieć go przy sobie, Ludwik Pobożny ufundował opactwo Cornell Münster, które powierzył opiece Benedykta. Ustanowił go też opiekunem wszystkich klasztorów w całym cesarstwie. W celu sprawniejszego przeprowadzenia reform, Benedykt opracował Capitulare Monasticum, regułę opartą na benedyktyńskiej, przeznaczoną dla wszystkich mnichów cesarstwa. Napisał także Codex Regularum, kompilację wszystkich reguł mniejszych oraz Concordia Regularum, pokazując związki reguły benedyktyńskiej z innymi regułami mniejszymi. Jego reguły podkreślały konieczność ubóstwa i posłuszeństwa legalnie wybranemu opatowi, którym musiał być mnich. Benedykt wskazywał też na liturgiczny wymiar życia wspólnotowego, uwzględniający codzienną mszę konwentualną i sprawowanie liturgii godzin. Zwracał też uwagę na nauczanie i pisanie dzieł, co stanowiło pewną przeciwwagę dla dotychczasowego ideału pracy fizycznej. Benedykt jest uważany za odnowiciela zachodniego monastycyzmu i często jest nazywany drugim Benedyktem z Nursii. Zmarł 11 lutego 821 roku w opactwie Cornell Münster, obecnie na terenie Aachen w Niemczech. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty odnowiłeś życie monastyczne przez nauczanie i przykład świętego Benedykta opata. Prosimy Cię, daj nam za jego wstawiennictwem wiernie zachować w naszym życiu naukę Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.